Witam wszystkich. Nadszedł czas zakończenia tej 7-dniowej wyprawy. Chłopacy już się powoli pakują, ale moje miejsce tutaj, gdzie stoję, nie jest przypadkowe. Dlatego, że chciałbym Wam pokazać miejsce szczególne. Miejsce, do którego codziennie wracaliśmy z naszych wypraw, bo tak jak już wiecie, dojeżdżaliśmy na naszą zasiadkę w inne całkiem miejsce, nie łowiliśmy bezpośrednio tutaj w rzece. Miejsce szczególne o tyle, że spędzaliśmy tutaj wszystkie wieczory, rozmawialiśmy, analizowaliśmy każdy jeden dzień. Miejsce, które będzie na pewno nie mniej Was interesować niż sama wyprawa, taktyka, sprzęt, który tu zobaczycie, połowy karpi. Miejsce też dla nas, mówię, szczególne i chciałbym Wam je pokazać. Wykorzystam to, że domownicy szykują się już do powrotu, pakują się troszeczkę. Tam są przygotowane jeszcze ostatnie posiłki, także chodźcie szybciutko, zobaczymy, jak to wygląda. Miejsce, w którym najczęściej przebywaliśmy, oprócz naszych pokoi, które też zaraz zobaczycie, z całym bałaganem, który tam w tej chwili jest, bo się pakujemy. Tam jest Bartek, który szykuje mi miejscowy specjał. To są kalmary, także kalmary za chwileczkę będą gotowe. Tak, Bartku? Jasne. Także podejdziemy na chwileczkę, tam zobaczymy, jak to wygląda. Madzia tutaj szykuje kanapki dla siebie i dla Wojtka na wyjazd. Dawid, ostatnie pakowanie laptopów, ciuchów. Także chodźcie na chwilę, tutaj zobaczymy do Bartka, co tutaj nam przygotowuje. Mi konkretnie. Opowiedz coś, Bartek, to ty, bo mówisz, że to jest specjał, ja tobie zaufałem. No, to cały czas mnie mówiłeś, Bartek, przygotuj mi coś dobrego. Hiszpańskiego, co każdemu to smakowało, prawda? Kamary, bardzo dobre. Każdemu, komu to przyjął, polecałem, wszystkim smakowały. Myślę, że tobie to smakować też będą. Wszyscy próbowali te kalmary zrobić, ale zawsze coś tam nie wychodziło. Dlatego ja zaufałem Bartkowi, który tu kupę lat spędził i on mi je przygotuje. Mam nadzieję, że ich nie spieczę ani nie przypali. Także ja idę pokazać pokoje. 3 minutki. 3 minutki i zaraz jestem i jem. Słuchajcie, coś dla Was bardzo ważnego, moim zdaniem, zaplecze sanitarne. Przyjeżdżając tutaj, nie musicie się o to martwić. Za chwilę zobaczycie, jak to wszystko fajnie wygląda, czysto, schludnie. Przyjeżdżacie i naprawdę będziecie zadowoleni. Z czystym sumieniem mogę Wam to polecić. Do swojej dyspozycji mieliśmy 3 pokoje. To jest pokój mój i Wojtka. W miarę czysto. Pokój Madzi i Wojtka, już prawie spakowani. I tutaj pokój Dariusza, który się w pośpiechu jeszcze pakuje, także złapaliśmy go na gorącym uczynku. Tu się spało. Tu się spało. Łóżka wygodne? Wygodne, jakby wodne. No, także tutaj taki fajny klimat panował. Nie było nam za gorąco, pomimo tego, że dzisiaj było 23 stopnie w cieniu, ale pokoje naprawdę... Zauważ, że nawet ręczniki dostaną. Nawet ręczniki, tak. Także wszystkie rzeczy, szafeczki, meble, wszystko nowe. Także naprawdę będziecie zadowoleni. Krótkie podsumowanie całej zasiadki i to, co się tutaj działo przez te 7 dni za kilka sekund w kolejnym ujęciu, dlatego, że spotkamy się po krótkim pakowaniu i po jedzeniu. Widzicie tutaj gorące przygotowania do wyjazdu i spotkamy się na tarasie, gdzie wszyscy powiedzą kilka zdań o tej zasiadce. Także ja Was żegnam z tej strony, żegna Was ekipa cała, Bartek, także spotykamy się na tarasie i krótkie jakieś tam podsumowanie. Kalmary przygotowane przez Bartka już na stole, pięknie pachną, wy tego nie czujecie i nie poczujecie, dopóki tu nie przyjedziecie do bazy wyprawy na Ebro. Posłuchajcie, krótka analiza, tak już Wam wcześniej wspomniałem, każdy z nas wypowie się w kilku zdaniach, po kolei polecimy, najpierw małżeństwo i nasz rodzynek Magda, jako kobieta pierwsza, opowiem Wam troszeczkę, jakie ma odczucia po tej wyprawie, a później polecimy jako wędkarze, chociaż Magda też piękne okazy tak złowiła i też po to tu przyjechała. Nie wiem, czy nawet nie lepiej połowiła od własnego męża. Mi się także wydaje, że lepiej. Porównywalnie. Tak, porównywalnie. Porównywalnie. Także Madziu, jako kobieta, jakie są Twoje odczucia, bo to na pewno będzie interesować żony karpiarzy i sumiarzy, którzy tutaj będą przyjeżdżać, że będą ich
puszczać z czystym sumieniem, nie będą się martwić o swoich facetów. Wiedzą, że tu przyjadą, to że wrócą bezpiecznie do domu i opowiedz troszeczkę o swoich odczuciach jako kobieta. No cóż, mimo tego, że byłam jedyną kobietą, to bawiłam się naprawdę super. Nie nudziło mi się ani trochę. Też troszeczkę połowiłam, nawet dużo. No i cóż, myślę, że na pewno przyjedziemy tutaj w lipcu, tak planujemy. Na pewno planujemy wrócić. Z tego co rozumiem, czyli można zaplanować małżeńską wyprawę. Nie musi to być wyprawa nad morze, w góry, może to być wyprawa na Rio Ebro w Hiszpanii, bo jako kobieta na pewno zwracasz bardzo dużą uwagę na warunki sanitarne, na to w jakich się warunkach tak, mieszka. Tak, jest dużym plusem, dużym. I tutaj to zostało wszystko. I szczególnie pogoda, tak? Pogoda. Która jest tutaj idealna, poza jednym tam dniem, które tak bardzo wiało i nie dało się wywozić ze stału. No, poza tym było naprawdę fajnie. Pogoda nam dopisywała. Ryby też. Bardziej niż w Polsce, nie? Bardziej niż w Polsce, dokładnie. Jesteśmy zadowoleni bardzo z wypadu. Wojtuś? Wojtuś. Ja z wyprawy jestem bardzo zadowolony, nasycony. Złowiłem to, co chciałem złowić. Przyjechałem tu na karpie. Niektórzy z was przyjechali tutaj także na sumy. Ja mnie interesowały tylko karpie. Udało mi się złowić te dwie fajne sztuki. Łowiłem w warunkach, w których lubię łowić. Niektórzy chcieliby połowić na rzece, ale niestety nie mogli, no bo ten stan wody nie pozwolił na to. Także tyle z mojej strony. Wracam do Polski zadowolony. Mi też się bardzo podobało. Złowiłem kilka pięknych, walecznych karpi, pełnouskich, długich, bardzo długich, jak na te tutaj realia. Na pewno przyjadę tutaj z rodziną, bo warunki, tak jak wspomniała Magda i Wojtek, są rewelacyjne, żeby przyjechać z gromadką nawet małych dzieci tutaj. Jest super, wszystko jest pod ręką. Sklepy, woda piękna, klimat, owoce są super. No, nic dodać, nic ująć, na pewno tutaj wrócę jeszcze raz. Organizator. No cóż, no. Jak się sprawdziliśmy jako ekipa? Jako ekipa sprawdziliście się doskonale. Wszystko grało. Poza małymi wyjątkami, że co niektórzy wypływali bez walkie-talkie, ale to już sobie wyjaśniliśmy. Każdy był na karnymierzu. Dokładnie, nie. Ogólnie bardzo fajnie, cieszę się, że przyjechaliście, że was poznaliśmy bliżej, że taka atmosfera panowała nie inna, nie było żadnych zgrzytów. No to tyle w sumie, nie? No co więcej tu mówić. No a jeszcze nie udało mi się złowić suma, no niestety w tej chwili, ale no cóż. Nadrobisz za dwa tygodnie. Nadrobię za dwa tygodnie, bo tu wracamy i... Z kolejną ekipą. Dokładnie. Nie tak fajną jak nasza, ale... Ale z kolejną ekipą. Panie Michale, co pan ma do powiedzenia? Najbardziej zacięty z nas wszystkich, tak, nie? Tak. Pracowałem, chciałem złowić 20 z ebro, nie udało się po prostu, no ale złowiłem kilka mniejszych karpi, jestem zadowolony z tego. Testowałem takie haczyki kontynentalnowe Garbrasa, jestem zadowolony. Wszystko było na haku, nic nie szkodziło. Próbowałem jeszcze złowić suma, no pływaliśmy tutaj ostro. Szczególnie dzisiaj. Tak jest, cały dzień. Zawzięcie od samego rana. Dzisiaj cały rano. Od samego rana dokładnie. Dwie wyprawy były pod skały. W porządku są chłopaki, organizatorzy. Dobrze się bawiliśmy. Tak. To bardzo tyle cieszy. Z mojej strony. Ja może przepuszczę, a skomentuję na końcu. Myślałem, że będę później. No dobra. tak słucham i słucham. Wszyscy chcą wrócić. Więc ja powiem, że też chętnie bym wrócił. Czy jestem zadowolony? No tak, jestem zadowolony. Była bardzo fajna atmosfera, bardzo fajna pogoda. Wrócę do domu opalony. Będę miał problem z żoną. Bo jak widzicie, w Polsce jeszcze jest plus 6, plus 7 stopni dopiero, czyli zaczyna się wiosna. My tutaj nawet mieliśmy... nie wiem, czy się śniegi nie padały. No, mamy tutaj już piękne lato. No nie oszukujmy się, już skóra mi z nosa zeszła. Karpie, no to nie było to, co żeśmy się spodziewali. Ale to nie jest wina nikogo. Wina jest wody bardzo wysoka. Wybraliśmy stanowisko w naszym punkcie najlepsze. Ilościowo żeśmy połapali ładnie. Próbowaliśmy na suma, nie udało się. Ale myślę, że warto tutaj wrócić, warto zobaczyć te widoki. Rzeka jest przepiękna. Organizatorzy są przepiękni. Przesympatyczni. Może mojego rodzynka wezmę, nie da się ukryć. Chętnie by tu przyjechała. Pokoje są, jak widzicie, wygodne, fajne. No i to na tyle, nie? Co można? 2,5 tysiąca kilometrów w jedną, 2,5 tysiąca w drugą. Opłacało się.
I jeszcze podziękuję Bartkowi za pomoc w zakupach. Posłuchajcie, chłopak wie wszystko, ile kosztuje i wie wszystko, jak smakuje. I wie, jak się dogadać. Było nie było, parę latek mieszkał w Hiszpanii. Ja osobiście bardzo chciałbym wam podziękować w moim imieniu i oczywiście w imieniu Alberta za te miłe słowa. To jest bardzo miło usłyszeć od ludzi, którzy spędzają i przyjeżdżają tutaj i z nami i zaufali nam. I to naprawdę cieszę się, że to się wszystko udało. Spędziłem z wami naprawdę super, można powiedzieć 10, bo to przed nami jeszcze jakby nie było doba, 10 dni. Bawiłem się świetnie. Kupa śmiechu, kupa zabawy. Naprawdę ta impreza bardzo mi się podobała. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Może jeszcze dodajmy to, że bałem się podróży. Wiecie, jak ja sam nie kieruję, a kieruje ktoś, to masz jakieś obawy. Powiem wam szczerze, że dawno się nie czułem tak bezpiecznie, jak żeśmy z wami jechali. Naprawdę trzymaliście się przepisów, trzymaliście się prędkości 110 na godzinę, co przy moich możliwościach było, ja bym se przycisnął trochę więcej, nie? Ale jednak dbacie o ludzi. Co ciekawe, że jak zażyczyłem sobie pojechać do sklepu, to jedziemy. Zażyczyliśmy sobie ponton, mimo to, że w niektórych warunkach był niepotrzebny albo nawet nieprzydatny, natychmiast był ponton, więc i my wam dziękujemy, że spełniliście nasze życzenia, jakie żeśmy mieli, nie? No i te życzenie, te ładne kółeczka. Kalamary. Takie nasze zadanie, żeby wszyscy byli zadowoleni, jak przyjeżdżają, żeby byli nasyceni tym wszystkim i żeby byli naprawdę zadowoleni. Przyjeżdżając tutaj te 2,5 tysiąca kilometrów, każdy miał w założeniu inne jakieś tam swoje cele, tak? Jedni złowić rekordowego karpia, inni złowić suma jakiegoś pięknego, ale wszystkim nam przyświecała jakby jedna idea, przeżyć wspaniałą przygodę. Wspaniałą i bezpieczną przygodę. Bezpieczną dzięki Albertowi i Bartkowi. Wspaniałą dzięki Albertowi i Bartkowi. Naprawdę nie ryzykujcie. Wyjeździcie tylko ze sprawdzonymi ludźmi, z ludźmi, którzy tutaj przebywali, którzy tu mieszkali, którzy znają tą wodę, bo to, że nie łapaliśmy w głównym nurcie, to jest tylko i wyłącznie ich zasługa, troszeczkę nasza jako karpiarzy, bo też wytypowaliśmy sobie takie, a nie inne miejsce, po to, żeby z jakimiś tam wynikami przyjechać. Dziękuję Albertowi i Bartkowi nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu naszych rodzin, osób, które na nas czekają, bo wiemy, że dowiozą nas bezpiecznie do celu. Opiekowali się nami, trzymali nas krótko, ale to o to w tym wszystkim chodziło, po to, żeby wszyscy byli zadowoleni i bezpieczni. Także naprawdę polecamy wam jako 9-osobowa tutaj ekipa, bo z Bartkiem Albertem tworzyliśmy jedną wielką rodzinę przez te 7 dni tutaj pobytu i naprawdę zapraszam was, nie pożałujecie tego, na pewno będziecie chcieli tutaj zawsze wrócić. Także karpie, sumy. Piękna pogoda i wspaniała atmosfera, tylko z Bartkiem i z Albertem, także żegnamy was i do zobaczenia za kilka, nie wiem, dni, miesięcy. Także na pewno Bartek z Albertem wam tu zapewnią wspaniałą rozrywkę i wspaniałą przygodę. Także żegnamy was wszyscy. Trzymajcie się. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za te 7 miło spędzonych dni nad rzeką Ebro. A najlepiej to podsumuje lampka szampana, bo zaraz wyruszamy. Wy się degustujcie winem, szampanem. A my soczkiem. Soczkiem. A my prowadzimy do Polski. Dobra, otwieraj. To Asta, żebyśmy szczęśliwie zajechali. Dokładnie. Tak na Sylwestra. Szampanówki jak na... Okej, dzięki. Dajcie to może potem, co? Coś takiej powagi nie musi być, tak? No, to jest poważna sprawa. Poważna sprawa, bo nie było wystarczy przez wiecie co? To was jest za to, żebyśmy się spotkali w przyszłym roku, albo może jeszcze raz w tym roku w takim samym gronie. Nawet może w Polsce, nie? Na wodzie Dawida. Zapraszam. Podziękowanie dla Dawida za mały sponsoring. Nie oszukujmy się. Za przynęty, za nęty. Niech wam Bóg wynagrodzi w karpie. Dziękuję. Jamura. Jamura.
A na euro w sumach. Jak jest po hiszpańsku zdrowie? Nie wiem, czekaj. Buenos dias? No, salut. 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 Na plastiku. Na plastiku. Słuchaj, ciepły odgłos jakbyś. Dzięki chłopaki za wszystko. Również dziękujemy. Również dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Miód w gębie, bo tydzień czasu piwo pić to już można oszaleć.